Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Bójcie się, ludzie Pana. Bójcie się, ludzie Pana. Bójcie się tego, co nastanie. Bo jak nie potraficie być duchowi, to z ginących ciemności tylko strach was zostanie. Będziecie się bali własnego cienia. Nie ma was rozsądku i pokory. Dlatego musicie zrozumieć, co jest dla was najważniejsze. Poprzez armię Pana żywioły będą działania prowadziły na ziemi aż do skutku. Aż zrozumiecie i do Pana się skierujecie z wyrażaniem uczuć i w słowa. Każde działanie na ziemi żywiołów to skutki zwrotne waszych decyzji, niewłaściwych czynów. Każdy duch na ziemi nieprzypadkowo trafia w centrum działania kataklizmu. Im dalej będziecie od Polski, tym bardziej odczujecie w sobie duchu tęsknotę do Pana. Każdy duch narodzi wybrany w Polsce miał sposobność wybrać możliwość przejawienia się jako duch po doświadczeniach ziemskich, lecz w was rozum opanował całkowicie. Więc wydarzenia wam przypomną, kim jesteście i jakie zadanie macie do wypełnienia na ziemi. Bójcie się, ludzie Pana. Wtedy obudzi się was szacunek do siebie i szacunek do Pana. Będziecie wiedzieli, jak należy solidnie przestrzegać praw Pana. Jak żyć na ziemi, by stać się przykładem dla innych. Będziecie przeżywać tragedie osobiste, każdy z osobna i wszyscy razem. Po to, by zrozumieć wszystkie na ziemi dziejące się procesy energetyczne. Zdjęte blokady z waszych uczuć to wasza wolność duchowa, to wasze przekonanie w prawach Pana i w wierze. Prawda obudzi tych, co poszukują prawdziwie i z uczuciami. Chcą konkretnie ze sobą pracować w prawdzie i w prawach Pana. Nie boją się przeciwności, nie boją się oceny i opinii innych duchów. Nie dadzą sobą manipulować. Jeżeli nie chcecie ze sobą pracować, nie będzie działało oczyszczenie i uzdrowienie, tylko wierzący z przekonania przyjmują dary od Pana i podążają drogą duchową. Wielu w słowach Pana odczyta ostateczny wyrok na siebie, choć słowo to miłość promieniująca w prawdzie z woli Pana. Tylko wasze duchowe przekonanie poprowadzi was duchy prostą drogą. Nic nie będzie was w stanie z tej drogi ściągnąć. Przełom dziejów, który nastał, pokaże wam najbardziej katastroficzne zakończenie oczyszczenia z ciemności, które spowoduje narodziny nowej ery duchowej na ziemi.